Grzegorz Niecko, ty jesteś starym wydajaczem naszych torów już. Tak. Tak mówią. Tak, ja cię bardzo dobrze pamiętam z naszego programu i mam nadzieję, że ty to zrobisz. Znaczy, no na pewno nie będę się śpieszył, bo widziałem, jak chłopaki zrobili, więc czas mnie nie goni. Chciałbym ten tor zrobić w całości, a jak wyjdzie, to się okaże. Aby do finału, prawda? Tak jest. Aby do finału. No to go. Jest i on, ostatni, który stanie przed szansą walki o wielki finał trzeciego odcinka Ninja Warrior Polska. Grzegorz Niecko, nasz weteran. Pokaż, Grzesiu, że można pokonać ten tor. Grzesiek przegrał ten morderczy wyścig na Power Tower z Hubertem Przytułą, który tam z boku siedzi i wachluje się swoim złotym biletem. Na Grzesiu jest też inteligentnym zawodnikiem, a on wie, że tutaj czas nie ma żadnego znaczenia. Dotrzeć na czwartą przeszkodę, pokonać spiralę i można już odtrąbić awans do finału. Patrząc, co się wydarzyło wcześniej, oto sytuacja nam się nieco komplikuje. A może odbębnić awans do finału, jeśli popatrzymy na tę przeszkodę, którą teraz pokonuje Grzesiu, czyli bębniarza. Graj nam, cyganie! Ale widzimy troszkę inna metoda, w ogóle nieugięte ręce w łokciach, absolutnie. Myślę, że technicznie robi to idealnie, bo to nie męczy mu bicepsów. Ciężka jest to przeszkoda, ale tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, poziom ninja w Polsce idzie absolutnie najszybciej chyba na świecie do góry. Ogląda to przejście Adrian Bartecki, bo on jest w tym momencie w takim miejscu klasyfikacji, że jeśli Grzegorz Niecko przejdzie dalej, no to właśnie Adrian Bartecki opuści finałową stawkę. Grzegorz Niecko ruszył. Podwójny ruchomy drążek. On wie, że to trzeba robić się szybko, a jest świetnym technikiem. Jest już na drugiej stronie. Drążek wpięty. Leci wyżej. Zaraz na spirale. Grześciu, dajesz na tę spirale. Grzegorz Niecko będzie w finale, Grzesiu, bo już trzyma spirale i nie ukręci. Grzegorz Niecko doszedł najdalej. On już wygrywa tę rywalizację półfinałową, ale on chce pokazać nam, że można ten tor pokonać. Kapitalnie nie. Trzymaj, nie puszczaj tego, Grzesiek. Nawet się nie masz tego zrobić, bo tam naprawdę brawo! Mamy to, Grzesiu! Poczeka jeszcze Komin, ale Komin powinien być już formalnością dla klasy elita. To mówiliśmy. Absolutna elita w osobie Grzegorza Niecko. No i od razu zrobiła nam się Niecko weselej. Niecko, mój koleżko. Nie wszystko w życiu wychodzi. Drugi odcinek, mordo. Na tę chwilę znamy już finalistów tak naprawdę, a więc celebrujmy. Rusek, Domagała, Niecko, Przytuła, Grzesiek, witamy w Kominie. Jest na szczycie, nie po raz pierwszy i nie po raz zapewne ostatni. Grzegorz Niecko, bohater tego odcinka. Czyli można? Można. A nawet trzeba. Grzegorz Niecko w kapitalnym stylu. Wielkie brawa, Grzegorz Niecko! Chodź tu do mnie, chodź. Pokaż, jaki masz oddech, no. No trochę się zmęczyłem. Trochę się zmęczyłeś? Tak. Ale poczekaj, pokaż. Kurwa, w ogóle się nie spoci, słuchajcie. No widziałem, jak widziałem przejścia chłopaków, pomimo tego, że są super zawodnikami, no to widziałem, gdzie odpadli. I czas tutaj w ogóle nie grał roli, dlatego no spokojnie. Przed każdą przeszkodą wolałem się zastanowić, skupić, dać sobie odpocząć. No, totalnie mi się nie śpieszyło. Ale powiedz mi, jak oceniasz tu naszą nową przeszkodę bębniarzy? To jest przeszkoda, którą nie będę ukrywał. Najbardziej się bałem. Nigdy w życiu nie robiłem takiego ruchu. I przed startem ustawiłem sobie krzesła i próbowałem na krzesłach to robić. A widzisz, zawsze mamy dla was jakąś niespodziankę. Zmęczyłeś się, ale warto, bo jesteś w finale. Uciekaj do rodziny, bo na pewno chcą cię uściskać.